Witam serdecznie. Dodatkowy materiał. Ostatnio to składaliśmy, teraz będziemy poprawiać. Tutaj mam za chudy pędzel, teraz mamy dwa grube. Bez obijania w bawełnę spróbuję to odkręcić. Jedynie się obawiam, że nie pójdzie to tak lekko. Coś strzeliło. Aha, spadło coś. No i coś spadło. Brawo ja. Ciekawe, czy pokrzywiło wentylator. Biorę się za sprawdzanie. Na szczęście nic się nie stało. Tutaj lekko oberwał regulator i troszeczkę tu oberwał. I troszkę tu. Pędzle widocznie za słabo ściśnięte, ale zostawiło drewno nawet na kole. Więc miałem to dokręcone. Nic się nie stało. Spróbujemy teraz to dalej rozkręcić, tylko że jakoś to nie idzie. Więc spróbujemy jeszcze tak. Tylko sobie dam kamerę gdzieś indziej, żeby widzieliście, co mam w zamiarach robić dalej. Kilka prób złapania tego, żeby nie spadło. Przygotowałem sobie, żeby ewentualnie gdzieś to poleciało. I próbujemy znowu odkręcać. Tym razem spróbuję się tutaj tak postawić, żeby to poszło i poszło. I spróbujemy to z jednego mocowania odkręcić i dać podkładkę sprężynującą. Ładnie to się zrobiło połyskowe. Podkładka z wewnętrznej szali się wkleiła, czyli klej musiał podejść, tak jak było gadane. Dam tą już uszkodzoną stroną. Spróbujemy to teraz wkręcić z podkładką i zamkniemy ten temat, a w kolejnej części będziemy zaraz osiować to na nowo, bo odległość się zmieniła między kołem pasowym, które jest, poprawię was, między kołem pasowym a uszami, tutaj są uszy z tyłu, są te uszy. Wymiar się skrócił, więc będę musiał na nowo wykonać ustawianie. Wam pokażę, jak to się robi. Dobra, teraz w drugą stronę, teraz trzeba dokręcić. Może nie widzieliście, ale dźwigam cały warsztat. Ale damy sobie troszkę inny kąt. No troszkę lat. Ale to ma być dokręcone. To ma trzymać. Myślę, że będzie ok. Jesteśmy w ostatnim etapie ustawiania alternatora. Już to mam ustawione. Za pomocą poziomnicy i suwmiarki. Więc tak. Mam strategię taką. Tu mamy główne koło. One musi być naprawdę dobrze wykonane, bo one się kręci z dużą prędkością obrotową i jak tutaj by było źle wykonane koło, to prędzej czy później by panewki padły i tym podobne. Więc biorę coś, czemu w miarę ufam, czyli tej poziomnicy. Bo nie spadła nigdy aż tak konkretnie i też dobrze pokazywała. I teraz co biorę? Już mam ustawiony na wymiar. Nie wiem, czy złapię ostrość. Teraz nie mam ręki, żeby poprawić. I teraz tak. Przykładam sobie. Nie wiem, czy to będzie widać. Przykładam sobie. I czasem minimalnie jestem w stanie dotknąć pasek, ale nie jestem w stanie pokazać. O, raz na jakiś czas mi się uda minimalnie dotknąć. Czyli jak to przegwałcę, to dotyka. Czyli wiem, że jest naprawdę mega dokładnie. Zmieniam sobie pozycję, czyli zaś mam dociśnięte do koła i mierzę głębiej. I tu mam możliwość popchania paska minimalnie.
Ale nie wiem, czy widzicie, bo ostrość nie jestem w stanie złapać. Ile tu jest tego ruchu? Tego nie widać. Ja to tak mniej więcej mierzyłem, to jest 5-10 setek. Więc uznaję, że to jest spoko, bo sam alternator na wałku ma więcej ruchu, więc jak będzie pod obciążeniem, będzie twardziej się ustawiać, będzie zapewne się zaciągać i tym podobne. Więc to, co ja mam zrobione, jest ok. Troszkę trzeba było poszlifować. Wywaliłem jedną podkładkę, to jest milimetrówka. Chciałem wsadzać te 0,25, nie trzeba było, typowych też nie trzeba było. Dobrze, tyle w tej części i można powiedzieć etap zamknięty, troszkę to trwało, no ale trzeba jakoś sobie priorytety dzielić, hobby też ma jakiś priorytet. Więc tyle w temacie i za niedługo bierzemy się za kolejny etap, w końcu może skończę skrzynkę elektryczną. Mam już pomysł co i jak, więc będziemy lecieć z tematem i będziemy pomału szykować się do kolejnego większego testu większej ilości systemów. To ja dziękuję serdecznie za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć.